chciałbym na początku zadać takie pytanie, nie zamęczając publiczności o tej późnej porze długimi wstępami, od razu niejako przejść do rzeczy. Mówi się o radykalnej zmianie klimatu w naszym regionie, właśnie o pewnym przełomie geopolitycznym. Można powiedzieć, że ten koniec tego fukujamowskiego paradygmatu końca historii, o którym przecież mówi się już od lat, dopiero teraz jakby dociera właśnie do Europy Środkowo-Wschodniej. Taka świadomość, że ład międzynarodowy taki, jaki go znamy od 1989 roku, nie jest już sprawą oczywistą, nienaruszalną. Ale ja nieco przewrotnie chciałbym zacząć od pytania, czy rzeczywiście to jest słuszne, żeby uznawać sytuację, z jaką mamy do czynienia, tę inwazję Rosji na wschodzie Ukrainy, aneksję Krymu, za taki zasadniczy przełom. Czy to rzeczywiście jest symptom jakiejś zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o pozycję Rosji w systemie globalnym, a może więcej zmiany w ogóle w systemie globalnym i takiego powrotu do konceptu mocarstw i takiej gwałtownej rewizji porządku po 1989 roku? Czy może jednak mamy tylko do czynienia z ujawnieniem się skutków procesów, które tak naprawdę trwają przez całe minione 25 lat? Jeśli jednak mamy do czynienia ze zmianą, to jak by ją Państwo zdefiniowali, co ona oznacza dla Polski? I poproszę, może wbrew trochę obyczajowi, o zabranie głosu jako pierwszego Witolda Jurasza, jako właśnie takiego komentatora bardzo ściśle z geopolitycznego punktu widzenia analizującego rzeczywistość. No, jeżeli mam zacząć, to wszystkim dobry wieczór Państwu, czy może wytrwaliście Państwo do tej późnej pory. Ja bym może powiedział w ten sposób, znaczy tylko dodam, że ja też byłem reportażystą, tylko że moje reportaże były szyfrowane, więc mało kto je czytał. I mało kto je czytał. Być może nikt. No, być może nikt, prawdę powiedziawszy, sądząc, ale to udziałem jest, zdaje się, większości polskich dyplomatów, że tam sobie coś piszą, to w ogóle w zasadzie nie ma większego znaczenia. Ja bym powiedział tak, może odpowiem na to pytanie na końcu, ale najpierw chciałbym zrobić taką jakby wycieczkę w przeszłość, tak? Przeszłość to znaczy do początków bytu Polski po PRL, tak? No, zostały wówczas pewne takie wyjściowe założenia stworzone. No i tym wyjściowym założeniem było, że w naszym interesie jest, żeby pomiędzy nami a Rosją były silne, niezależne, niepodległe, możliwie suwerenne państwa. No i potem następuje w narracji pewnej części opinii publicznej rok 2005, który jakoby ma wszystko wywracać. Ja bym powiedział w ten sposób, że wszystko wywrócił rok 2007 lub też może początek 2008. I to staram się unikać takich stricte politycznych odniesień, ale to nie rząd PiS, a rząd PO, a może pewna grupa ludzi w PO, okazali się być rewizjonistami w zakresie polityki zagranicznej, dlatego że te podstawowe założenia sformowane w 1991 roku zostały podważone nie w 2005, tylko w 2007 i 2008 roku, a najlepiej to widać na przykładzie Litwy.
Dlatego, że jeżeli w stosunku do jakiegoś kraju Polska zaczęła prowadzić politykę z pozycji siły, przy czym ja tutaj chcę zaznaczyć, że ja nie twierdzę, że Litwini są bez winy w stosunku do Polaków, bo oczywiście istnieje spora dawka nacjonalizmu po stronie litewskiej, ale te relacje nigdy nie były tak złe jak po 2008 roku. Tutaj moglibyśmy oczywiście wchodzić w szczegóły, jak to było robione, jak... No dość powiedzieć, że o jednej z wizyt premiera RP, premier Litwy dowiedział się od swojej ambasador w Warszawie, która przeczytała nawet pasku w TVN24. No tak się nie robi po prostu polityki międzynarodowej, tak? Dlatego, że to powoduje, że przedmiotem negocjacji było, żeby oni się w ogóle zgodzili z nami spotkać, a nie to, żeby coś, żeby nam ustąpili w sprawach dla nas istotnych, prawda? Wracając do polityki wschodniej, bo Litwa nie do końca wpisuje się w aspekt polityki wschodniej, chociaż to jest w istocie jej częścią w jakimś tam stopniu, prawda? Ja bym powiedział tak, że podstawowy problem naszej polityki polega na fałszywej diagnozie, która została dokonana sytuacji w Rosji. To znaczy, my założyliśmy, że, mówię o tym przełomie 2007-2008 roku, tutaj tytułem dygresji, na w czasie poprzedniego panelu pan Ryszard Bugiel mówił o tym, jak Jeffrey Sachs przekonywał Obywatelski Klub Parlamentarny do takiego, a nie innego programu reform. I rzeczywiście to taki troszeczkę przypadek był, że taki, a nie inny program został wdrożony. Ja mam czasami wrażenie, że u nas na podobnej zasadzie nastąpiła ta zmiana w 2007-2008 roku, dlatego że jakiejś szerszej debaty nie było. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z jednym czy dwoma artykułami Radosława Sikorskiego w Wyborczej, jednym tekstem Bartłomieja Sienkiewicza w Tygodniku Powszechnym i na tej podstawie zmieniono politykę zagraniczną, tak? Zmieniono politykę, to znaczy doprowadzono do resetu z Rosją, przy czym resetu, który sam w sobie nie jest niczym złym, o ile oczywiście wygrywa się coś na resecie. Jeżeli mówię reset, to używam słowa, które jest synonimem polityki amerykańskiej w stosunku do Rosji. Amerykanie, jesteśmy w stanie zidentyfikować, co chcieli od Rosjan i co uzyskali od Rosji. Oczywiście uzyskali połowę tego, co chcieli, tak? Ale chodziło o tranzyt do Afganistanu, chodziło o wsparcie w zakresie irańskiego programu nuklearnego, chodziło o nacisk na Koreę Północną w ramach rozmów sześciostronnych. To było tych kilka punktów, prawda? Ja zadałem pytanie jednemu z ludzi, którzy tworzyli polską politykę zagraniczną, zupełnie kluczowej postaci, to co my uzyskaliśmy w ramach resetu? I usłyszałem poprawę atmosfery. Idea, że politykę zagraniczną, a już szczególnie politykę zagraniczną w stosunku do Rosji, można opierać na poprawie atmosfery, jest powiedzieć pomyłką, to wymaga dużej chęci nieużywania słów silniejszych, z aberracją po prostu. Dlatego, że atmosfera oczywiście służy osiąganiu celów w polityce zagranicznej, ale nigdy nie jest celem. U nas tymczasem ona stała się celem. Drugim celem oczywiście była rozgrywka wewnętrzna, to znaczy pokazanie, że my potrafimy poprawić relacje, a tak dokładnie, że zostanie odnotowane na Zachodzie, że my potrafimy doprowadzić do poprawy relacji, a to z kolei da się wykorzystać w naszej wewnętrznej rozgrywce. Tak? Czym dzisiaj jest Rosja? To jest temat na osobną, na pewno debatę. Natomiast na pewno nie jest państwem, w którym rządzi inteligencja. Znaczy ona, inteligencja oczywiście w Rosji jest wspaniała i jeśli są w Polsce osoby, które twierdzą, że nie istnieje rosyjska inteligencja, czy też wręcz rosyjska liberalna inteligencja, to ja się z tymi osobami nie zgadzam. Bo ta grupa społeczna jest, widzieliśmy ją na Balotnej Ploszczy. Tylko problem polega na tym, że na Balotnej Ploszczy nie było miliona ludzi,
tylko było, daj Boże, 100 tysięcy w mniej więcej 15-milionowej Moskwie, tak? Otóż liberalna inteligencja, czy w ogóle inteligencja, jest grupą spauperyzowaną i bez wpływu na rzeczywistość. Tym samym prowadzenie dialogu właśnie z tą grupą społeczną jest błędem. Oczywiście teraz jest pytanie, no to w związku z tym, z kim należy tam rozmawiać, tu udzielam odpowiedzi troszkę innej niż zwykło się odpowiadać. Znaczy, ja twierdzę, że należy rozmawiać z tymi, którzy rządzą, czyli z ludźmi wywodzącymi się z KGB, GRU, etc., etc. Bo to ma jeden walor. Przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia. Oni są dość szczerzy. Z tym zresztą różniliśmy się my przez lata od naszych partnerów na Zachodzie, że oni nigdy nie mieli złudzeń. My mieliśmy złudzenia co do Rosji, mieliśmy też złudzenia co do naszych partnerów na Zachodzie i ich polityki w stosunku do Rosji. Kiedy ja dzisiaj słyszę wypowiedzi czołowych polityków, które są bardzo antyniemieckie, przy czym mam na myśli tych, którzy jeszcze parę lat temu twierdzili coś zgoła przeciwnego, bo oni... Nie, antyniemieckie. Mam na myśli, że osoby, które jakby sławiły ten nasz reset, dzisiaj jakby przeszły na te pozycje, w których twierdzą, że oto nas, prawda, Niemcy zdradziły. No to jest jakby, to jest dowód jakiejś ogromnej niedojrzałości, dlatego że to, że Niemcy realizują swój interes narodowy, a nie nasz, no nie powinno nikogo dziwić, tak? A konstatacja, że ich interes narodowy nie jest tożsamy z naszym, no też nie jest niczym nadmiernie odkrywczym. Teraz wracając do kwestii ukraińskiej i jakby zmierzając do końca tej wypowiedzi. Ja mam wrażenie i nie ukrywam, że jestem raczej pesymistą, że my Ukrainę, myśmy przegrali Ukrainę, tak? To znaczy nasza rzekoma pozycja na Zachodzie okazała się być mitem, to znaczy byliśmy silni, zwarci i gotowi, tak? Że po prostu, no niestety, nie udało nam się uruchomić tej reakcji Zachodu, która mogłaby powstrzymać Rosjan. Pytanie, czy w ogóle próbowaliśmy ją uruchomić. Ja mam wątpliwości. Pytanie, czy mieliśmy narzędzie, żeby ją uruchomić. No podstawowym narzędziem jest polityki zagranicznej, zawsze, jest polityka regionalna, tak? No, najpierw się prowadzi politykę krajową, potem regionalną, potem, prawda, idzie się szerzej, tak? No my w tych tekstach kanonicznych dla tej wizji polityki zagranicznej, która była realizowana, czyli znowu w tekstach Radosława Sikorskiego i Bartłomieja Sienkiewicza, które różnią się tym, że Bartłomiej Sienkiewicz je sam napisał, więc to jeszcze tutaj szanuję go, że mylił się samodzielnie. Stwierdziliśmy, że nawet polityka regionalna to jest jakby gra ponad stan. Znaczy, że my w zasadzie to już nic nie możemy, prawda? No i dzisiaj mamy skutki, dlatego że jeżeli ci, których nazywa się Ruslan Versteher w Unii Europejskiej, jakkolwiek powiedziałem to po niemiecku, to nie mam na myśli wyłącznie Niemców, bo równie dobrze mógłbym wiedzieć po włosku i po hiszpańsku. Jeżeli spotykają się z reakcją Polski, ale za Polską nie stoi nikt, bośmy się zdążyli pokłócić z Litwinami, bośmy zdążyli całkowicie zarzucić politykę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zastępując to Trójkątem Weimarskim, prawda? No, to dobrze wygląda generalnie, jak się lata samolotami z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji. No tylko problem polega na tym, że na którymś etapie okazało się, że już nie lecimy z nimi tymi samolotami, bo nie ma nas przy tych rozmowach. Więc brak polityki regionalnej też nas osłabił, czy w każdym razie osłabienie zasadnicze. Może nie brak, ale zasadnicze osłabienie. Co jest celem Rosji? Ja sądzę, że Władimir Putin też nie wie tak do końca, co jest jego celem, bo tym się różni rosyjska polityka zagraniczna od naszej, że ona zawsze ma przed sobą ileś wariantów. Tak? Ja zakładam, że raz na tydzień Władimir Putin dostaje na stół raport sytuacyjny. No jeżeli zauważy, że Zachód usztywnia swoje stanowisko, no to on jakby się cofa.
a w każdym razie powstrzymuje swoje działania ofensywne. Jeżeli zobaczy słabość, następuje jakby znowu przyspieszenie tego, tej rekonkwisty. Na pewno nie jest celem wschodnia Ukraina, jeśli już to cała Ukraina, ale podejrzewam, że celem tak naprawdę dalekosiężnym jest rozmontowanie tego systemu, tej architektury bezpieczeństwa europejskiego opartej na NATO i Unii Europejskiej, którą tę architekturę Rosja odbiera jako niesprawiedliwą i nieuwzględniającą jej interesów. To rozmontowanie nie jest procesem takim, że to prawda, chcemy to z dnia na dzień, żeby to przestało istnieć. To chodzi o stopniowe jakby osłabianie tych więzi, tworzenie państw różnych kategorii. I w istocie to się już zaczyna dziać, dlatego że decyzje, znaczy oświadczenia, najpierw niemieckie, a później amerykańskie o tym, że akt Rosja-NATO mówi o tym, że w Polsce nie może być jakichś tam znacznych sił zbrojnych. Może tak, nic takiego nie jest w tym akcie zapisane. To jest w istocie już tworzenie podziałów. Czyli jest to początek tego scenariusza. Co do Ukrainy, ja parę miesięcy temu napisałem, że finlandyzacja Ukrainy jest złym scenariuszem z naszego punktu widzenia. Pisałem, co jak sądziłem byłoby metodą, aby tak się nie stało. No ale muszę się z tego wycofać. Otóż wydaje mi się, że dzisiaj finlandyzacja Ukrainy to jest plan maksimum z naszego punktu widzenia, bo ja nie widzę zdolności po stronie Zachodu i chęci politycznej po polskiej stronie, poza oczywiście takim czysto PR-owym podkreślaniem, że o to prawda my nie pozwolimy, żeby Ukraina realnie miała perspektywę euroatlantycką. O ile o Ukrainę ściśle rzecz biorąc jeszcze będę chciał dopytać, to na razie jeszcze chciałbym wrócić do tej geopolityki i skierować tym razem, oddać głos Agnieszce Romaszewskiej i zapytać może w ten sposób, czy rzeczywiście to jest tak, że aneksja Krymu, atak na wschodnią Ukrainę jest częścią takiego, jak się czasem mówi, szerszego planu strategicznego właśnie zmiany porządku europejskiego, zmiany układu sił, czy może jest jednak jakieś ziarno prawdy w tej propagandowej wersji wypadków, wedle której to jest działanie w jakiś sposób jednak defensywne, to znaczy, że władza w Rosji ma poczucie tak naprawdę zagrożenia nawet aktualnego stanu posiadania geopolitycznego i że to jest trochę taka rozpaczliwa próba obrony tego stanu posiadania. No ja spróbuję wobec tego, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie najpierw. To znaczy tak, po pierwsze ja nie jestem w ogóle specjalistką od geopolityki, nie przepadam za geopolityką i mam poczucie, że tutaj lepiej się sprawdzają wróżki niż generalnie się sprawdzają wróżki w tych kwestiach niż ludzie, którzy się zajmują praktyką. No bo trudno jest czasami przewidzieć co będzie i tak naprawdę trzeba umieć powiedzieć, że się nie wie po prostu co będzie. I to jest, można pewne hipotezy snuć, ale jednak podstawowo to, co będzie, to nie wiemy. Ja bym chciała znać takiego mądrego, który w 2012 wiedział, że będzie Majdan na Ukrainie. Więc to i chciałabym go zobaczyć, gdzie on był i gdzie on te swoje mądrości ogłaszał. Więc także to jest pierwsza rzecz, to jeśli chodzi o hipotezy. Teraz jeśli chodzi o zagrożenie, to ja jestem przekonana, że działania Władimira Putina, generalnie działania rosyjskie wynikają, to jest moje przekonanie, że wynikają z zagrożenia wewnętrznego, nie zewnętrznego. Żadnego zewnętrznego zagrożenia w tej chwili dla Rosji nie ma, zresztą jakie miałoby być, znaczy, że co, że Ukraińcy chcieli ją zaanektować Rosję, czy że chcieli zająć coś, czy Krym chciał co te zająć. Nie, to absurdalne, znaczy to jest po prostu, znaczy ta propaganda jest całkowicie absurdalna i moim zdaniem oparta na
No to jest na takim prostym kłamstwie. No, nikt Rosji nie zagraża po prostu, poza samą Rosją. Najbardziej Rosji zagraża Rosja. Natomiast rzeczywiście zagrożenie wewnętrzne jest faktem. To znaczy przynajmniej w głowie samego Władimira Putina. Ja jestem głęboko przekonana. Wczoraj rozmawiałam zresztą właśnie z Rosjanką, która przyjechała z Petersburga, z panią, która stoi na czele Rady Praw Człowieka tamtejszej. I jej zdaniem ta sytuacja wyglądała tak, że w 2011, kiedy były wybory do Dumy, tak jest, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, sytuacja zdecydowanie była bardzo napięta rosyjska. Znaczy ona mówi, że oczywiście oni to nie było na poziomie Majdanu, ale w momencie, jak wyszły te rzeczywiście gigantyczne demonstracje i w Moskwie, i w Petersburgu, jeszcze w wielu innych miastach, łącznie z naszym królewcem w okolicy, to władza poczuła się bardzo niepewnie w tej sytuacji i jakby od tego czasu zaczęto przyspieszać najrozmaitszego rodzaju działania, które mogłyby zapobiec tej katastrofie wewnętrznej. Między innymi zaczęto budować poczucie zagrożenia zewnętrznego i poczucie autoidentyfikacji Dumy rosyjskiej, jeszcze czy to się w ogóle, może źle powiedziałam, budować, to było dobudowane już od dłuższego czasu, ale wzmacniać, ponieważ się nagle okazało, że no tu rzeczywiście sytuacja nie wygląda dobrze. Znaczy zaczęto między innymi wprowadzać kolejne prawa zakazujące kolejnych rzeczy. To zresztą tu trzeba powiedzieć, że Putin znakomicie uczy się od swojego kolegi nieco młodszego Łukaszenki. To znaczy Białoruś ma charakter, znaczy białoruski reżim charakteryzuje się tym, że w większości wszystko, co jest niesłuszne, znaczy z punktu widzenia władzy, jest niezgodne z prawem. To znaczy skończono z tą niewłaściwą sowiecką zasadą, że była bardzo demokratyczna konstytucja i zawsze można było do niej odwołać oraz rozmaite akty międzynarodowe. Tym razem już jest tak, że prawo bardzo szczegółowo zakazuje ci wszystkiego, co będzie niekorzystne dla władzy. Oczywiście ono następnie jest sprzeczne często z konstytucją, a już na pewno z aktami wyższego rzędu typu na przykład międzynarodowe konwencje, ale to się tym nikt nie przejmuje, natomiast potem się mówi tak, no niestety to jest niezgodne z prawem, o i to jest niezgodne z prawem i właściwie zgodnie z prawem niczego zrobić nie można. I w ten sposób jest jasne, że przeciwstawiając się reżimowi musisz stanąć przeciwko prawu. I to zaczęło mieć miejsce w Rosji wyraźnie, zaczęła się po prostu kolejna. Przynajmniej ja tu ją cytuję, bo nie jestem aż tak dobrą specjalistką, żeby była w stanie powiedzieć dokładnie, jakie prawa. Tak ona, takiego zdania ona była, że taka droga poszła, jeśli chodzi o Rosję. No i tak to moim zdaniem wygląda, jeśli chodzi o to zagrożenie. No i teraz czarnym snem Putina był Majdan. To był czarny sen Putina, absolutnie. I złoty sen tych inteligentów, o których tu mówił kolega Jurasz, to znaczy tych inteligentów, którzy istnieją i co to się nie liczą w Rosji, tu się zgadzam akurat, wyjątkowo rzeczywiście nie liczą się. Natomiast to był ich złoty sen. Oni patrzyli na to naprawdę ze zdumieniem po prostu. Nagle ci Ukraińcy wyszli tam, no i są i trwają. Zazdrość była jednak ogromna w tym, że oni się nie rozeszli, tylko oni jednak się przeciwstawili, się nie rozeszli na koniec. I że no i jednak, że jednak Janukowicz nie strzelał w takim stopniu, w jakim mógłby strzelać, znaczy nie mordował tak tych swoich obywateli, a mógłby mordować znacznie bardziej. Zresztą to prawda jest taka, że Kuczma również jednak nie zdecydował się w czasie pomarańczowej rewolucji na taki stopień mordowania. Tutaj Rosjanie są przekonani, że ich rząd by mordował. To tak zdecydowanie uważają, że to nie byłoby tak łatwo. Ja nie jestem tego do końca o tym przekonana, ale tak jest, więc moim zdaniem zagrożenie jest, ale zagrożenie jest poczucie zagrożenia wewnętrznego, a nie zewnętrznego. I to jest jakby moja odpowiedź na to pytanie konkretne. Natomiast komentarz krótki do tego, do wypowiedzi Witolda Jurasza jest taki, że ze słusznej krytyki nie zawsze wynika spójna wizja pozytywna, to znaczy krytyka może być słuszna w różnych aspektach, co nie znaczy, że z niej właśnie prosty sposób wynika, co należy robić. Ja osobiście nie znoszę, powiem szczerze, że nie znoszę i reaguję alergicznie na określenia typu, że przegraliśmy Ukrainę, straciliśmy coś tam, bo przepraszam, ale jaki imperatyw wynika z takiego stwierdzenia? A otóż taki, że należy się
poddać, no bo znaczy już nic nie, skoro już przegrali, no to koniec, no to już koniec, no to już wtedy sytuacja jest stracona, no stracona. Więc ja uważam, że ja bym wolała, żebyśmy wykonali ileś czynności niepotrzebnych, bo już żeśmy przegrali, a nie zdajemy sobie z tego sprawy i dalej działamy, niż żebyśmy uznali, że przegraliśmy i nie wykonali iluś działań, które powinniśmy wykonać, żeby wygrać. To tyle. Dziękuję. Rodzi się w ogóle pytanie, czy można przegrać, jeśli się w ogóle do gry nie podchodzi. Ale w każdym razie to samo w zasadzie pytanie, czy jest przełom w geopolityce światowej rzeczywiście i w regionalnej, czy kontynuacja po prostu konsekwentnej polityki rosyjskiej? I też do pana takie pytanie, jak pan widzi, jakby to co się jawi z przekazów, jakie otrzymujemy, jako takie twarde poparcie społeczeństwa rosyjskiego dla tej polityki Kremla? No to twarde poparcie jest do pewnego stopnia faktem. Dlaczego mówię do pewnego? Dlatego, że zarazem tutaj się objawiają pewne takie nielogiczności, to znaczy jednocześnie większość społeczeństwa rosyjskiego zdecydowana popiera, oczywiście aneksja Krymu to jest poza dyskusją już jakąkolwiek, popiera te tak zwane republiki ludowe na wschodniej Ukrainie, ale za już wejścia ewentualnego rosyjskiego tam wprost wojny o te republiki ludowe już by nie popierał, prawda? Więc to jest takie zastrzeżenie pokazujące, że ten fenomen nie jest jednak nieograniczony. Nawiązując do tego, o czym mówiła Agnieszka przede wszystkim przed chwilą, to znaczy kwestii tego, czy zagrożenia wewnętrzne, czy zewnętrzne, motywacji rosyjskiego reżimu. Ja bym powiedział w ten sposób, ludzie mają wiele płaszczyzn świadomości, ci sami ludzie, prawda? I w związku z tym to nie jest tak, że jednocześnie, że kiedy wierzę, że kreując celowo atmosferę zagrożenia zewnętrznego, zarazem jakoś się w to nie wierzy. Bo to jest tak, kiedy był pierwszy Majdan, rewolucja na Ukrainie, to był taki dzwonek alarmowy dla reżimu rosyjskiego. I wtedy zaczęły się przygotowania na tą najgorszą możliwą ewentualność, to znaczy przerzucenia się zjawisk majdanopodobnych do Rosji. Wtedy zaczęto tworzyć te agresywne młodzieżówki prokremlowskie, które rozmaite działania później prowadziły, łącznie z takimi na pograniczu, a nawet przekraczając granice terroru wobec przeciwników Kremla. Wtedy zaczęto tworzyć tę narrację propagandową, którą w pełni tak spuszczono ze smyczy w tej chwili. Wtedy przygotowano generalnie te działania, które w momencie, kiedy po wyborach do Dumy 2011 roku zaczęły się demonstracje demokratów, to działania, które podjęły wtedy władze, były już przygotowane długie lata wcześniej, wystarczyło wcisnąć guzik. Natomiast zarazem, ja się zgadzam oczywiście i tu ja się zgadzam z Agnieszką, że oczywiście tu jest poczucie zagrożenia wewnętrznego i że ono jest w jakimś sensie decydujące, w jakimś sensie ono decyduje o posunięciach Putina. No, tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że gdyby, no, Rosja jest tak na tyle specyficznym krajem, że gdyby Rosjanie zostali skonfrontowani z sytuacją taką, że Putin przestaje być carem zwycięskim, tylko zaczyna być carem, który przegra, no to wtedy rzeczywiście pojawiłoby się zagrożenie, silne zagrożenie dla elity władzy. I to jest oczywiście prawda. Zarazem, no muszę powiedzieć, że to też nie jest tak, żeby to poczucie zagrożenia zewnętrznego było
jeżeli chodzi u Rosjan, u tej rosyjskiej elity, wyłącznie propagandowym tworem, w który oni sami nie wierzą. I to nie jest też tak, żeby przy pewnym spojrzeniu na rzeczywistość nie miało to pewnego oparcia w faktach. Dlaczego? Dlatego, że jest faktem, że jeżeli zaczniemy analizować to wszystko, co się działo od 1991 roku, to, że Rosja się cofała. Nastąpiło rozszerzenie NATO, coś, czemu Rosja sprzeciwiała się. Podobno obiecywano jej, że nie nastąpi. Nastąpiło. Pod pewnymi oczywiście warunkami, które do tej pory są przestrzegane. Tu moja glosa do tego, co powiedział Witek Jurasz. To, że nastąpiło uznanie, jak to Witek ujął, iż państwa NATO są kategorii A i kategorii B, to nie jest, to teraz wyszło, tak się jaskrawo pokazało, ale to nie jest tak, że to jest nowo. No tak było od momentu wkroczenia, włączenia naszych wschodnio-środkowych, wschodnioeuropejskich państw do NATO. Wracając, nastąpiło rozszerzenie NATO, co w Rosji wzbudziło oczywiście poczucie zagrożenia. Jakiegoś zagrożenia w sensie utraty mocarstwowości własnej. Nastąpiło coś, z czego my mało sobie zdawaliśmy sprawę i to tak trzeba z Rosjanami głębiej trochę pogadać, żeby zobaczyć, jakie to było traumatyczne. Też chodzi mi o sprawę jugosłowiańską, o sprawę Kosowa, kiedy to pamiętamy, niektórzy z nas pamiętają, że marsz rosyjskich wojsk desantowych z Bośni do Kosowa, do Prisztiny. Rosji znowuż wtedy, taka jest świadomość w Rosji, obiecywano ważną rolę w rozwiązywaniu tego problemu i zachowaniu jakichś tam wpływów, to jest tradycyjny obszar, no, przyjaźń do Serbii i z Serbią. W optyce Rosjan zostali z tego znowuż jakoś wypchnięci, przez kogo? Przez Amerykanów oczywiście. I ponadto jest faktem, że Zachód, rozumiem, pod pojęciem Zachód, pojęcie Zachód rozumiem w tym momencie bardzo szeroko, zaraz to uszczegółowię. Przecież jest faktem, że wspierał, intensywnie wspierał, aż do czasów ostatnich, rosyjską opozycję demokratyczną. Znaczy to, że zostały przeprowadzone przez reżim putinowski zmiany w prawie uderzające w rosyjskie NGOsy, to nie było efektem szaleństwa. I teraz tak, no Zachód to wszystko robił oczywiście nie, bo oczywiście rosyjska narracja jest taka, że Zachód to wszystko czynił wiedziony rusofobią, wiedziony wrogością do Rosji. No to jest nieprawda. Zachód robił to ze względu na swoją naturę, na ideologię praw człowieka. W sposób w związku z tym niejako naturalny. Rządy zachodnie pozostawały tu nawet pół kroku z tyłu za rozmaitymi innymi zachodnimi podmiotami prowadzącymi rozmaite działania na wschód i nie tylko na wschód. Typu George Soros na przykład. Jest jednak faktem, że oczywiście te działania były. I ja nie robię z tego oczywiście Zachodowi żadnego zarzutu. Z mojej perspektywy byłoby bardzo rzeczą nad wyraz słuszną, gdyby te działania zakończyły się pełnym sukcesem. Natomiast trudno też wymagać od rosyjskiej elity władzy, od tych czekistów rządzących Rosją, żeby oni tego nie zauważali i żeby mieli do tego stosunek pozytywny. No to tyle, jeżeli chodzi o to, czy jest poczucie zagrożenia zewnętrznego. Powtarzam, moim zdaniem ono jest i jest prawdziwe, choć rozumiane właśnie w ten sposób. Dlatego, że oczywiście zagrożenia w sensie napaści na Rosję z jakiegokolwiek kierunku, czy interwencji wojskowej, oczywiście nie ma.
Teraz jeżeli chodzi o polską politykę wschodnią, to wiele rzeczy słusznych było powiedziane, to tylko rozszerzę. Znaczy, moim zdaniem tego, co się stało z polską polityką wschodnią w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, nie należy rozpatrywać w oderwaniu od tego, co się stało w ogóle. To znaczy, polska polityka wschodnia została zmieniona po to, żeby Polska schowała się w mainstreamie, ale to nie było jedyne działanie prowadzone po to, że tak powiem, pod tym mianownikiem, to znaczy, żeby Polska schowała się w mainstreamie. No, węgierscy politycy opowiadają, mówią na przykład o tym, jak oni poczuli się rządzący Węgrami, poczuli się zlekceważeni po objęciu władzy, znaczy w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. Na przykład no, była kwestia prezydencji, prawda? Polska i węgierska prezydencje z sobą sąsiadowały, były inicjatywy jakiejś koordynacji, z węgierskiej strony, inicjatywy jakiejś koordynacji do jakichś działań, one relata refero, tak mówią Węgrzy, całkowicie przez Polaków zlekceważone. I nie chodziło tutaj o to, żeby, jak niektórzy mogą sobie pomyśleć, że oto rząd Tuska po prostu robił w ten sposób wbrew Orbanowi z przyczyn ideologicznych. Nie. Tu trzeba powiedzieć, że akurat rząd Platformy Obywatelskiej nie uczestniczył w nagonkach na Orbana prowadzonych w Brukseli. Ale było coś innego. Znaczy Węgrzy twierdzą, że Polacy dawali im do zrozumienia, wy już nie jesteście dla nas partnerami, my już gramy w zupełnie wyższej lidze. My już jesteśmy gdzie indziej. A po co nam jak mieli Wyszehrady, prawda? No i to jest trochę to, co nastąpiło w również i na wschodzie. Jest to bardzo paradoksalne, dlatego że te narracje dotyczące no na przykład wschodu, to są Platformy Obywatelskie, to są narracje realistyczne, prawda? Trochę. Że za bardzo żeśmy się sadzili, mówiąc kolokwialnie, a teraz właśnie zredukowaliśmy nasze zaangażowania do takich rozmiarów, jakie są dla nas właściwe, optymalne. No tymczasem wydaje się, że to jest trochę inaczej. To znaczy, że tak naprawdę pomysły Platformy Obywatelskiej, czy rządzących Platformą Obywatelską polityków były właśnie bardzo, bardzo megalomańskie, tylko w innym kierunku. I były one oczywiście niesłychanie naiwne, ponieważ to chyba w poprzednim panelu ktoś powiedział, że zacytował ministra Becka, że polityka zagraniczna, jeżeli się nie robi w polityce zagranicznej problemów, to się traci. No to my nie robiliśmy problemów i zaczęliśmy tracić. Teraz... byłoby lepiej, żebyśmy jednak jakieś wymiany zdań, bo to każdy z nas wygłasza takie długie przemówienia, ale to... Dobrze, ja już zmierzam do końca. Jeśli mowa o Ukrainie, jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę, może to będzie pretekstem do jakiejś wymiany zdań, na dzisiejszy wywiad Jadwigi Staniszkis w Plusie i Minusie. Jadwiga Staniszkis stawia taką tezę, że Polska jest odpowiedzialna za to, co się stało na Ukrainie. To znaczy, że Polska, ja to oczywiście swoimi słowami streszczam, wciągała Ukrainę na Zachód, nie pozwoliła Ukrainie po cichutku się oksydentalizować. Uczynił to wszystko minister Sikorski, a już zwłaszcza jadąc do Kijowa na Majdan wraz z ministrem francuskim i ministrem niemieckim. Polska jest bardzo odpowiedzialna, zdaniem Jadwigi Staniszkis, w związku z tym przez swój radykalizm, za to, co się stało na Ukrainie, na za agresję rosyjską, no, z czego Jadwiga Staniszkis zresztą wyciąga wniosek, nie taki wcale, że należy się stamtąd wycofać, tylko taki, że właśnie tym bardziej należy trwać, bo jesteśmy Ukraińcom coś winni, bośmy ich oszukali. No i oszukaliśmy również Zachód, ponieważ mówiliśmy, Zachód nam ufał, że Sikorski wie, co należy robić na wschodzie, a tutaj się okazało, że nie wie. No nie wiem, być może ta opinia Jadwigi Staniszkis stanie się zaczynem jakiejś wymiany myśli.
Czy ja jak najbardziej zachęcam do odnoszenia się, możemy nawet zrobić taką turę, że ja nie będę się wtrącał do państwa wymiany, a potem zadam swoje pytanie dopiero jeśli. A może włączyć się do tej wymiany? A to za chwilkę jeszcze. To jest jakieś krótsze, szerokie zdanie, że można było porozmawiać. Raz, dwa, okay. To jakieś krótsze, bo tak każdy po 15 minut. 15 minut. To ja króciutko, 2 minuty, jeśli można, dosłownie, w dwie minuty. Jeden postscriptum do tego, co mówiłem przy pierwszej turze. Otóż ja nie twierdzę, że myśmy przegrali Ukrainę i nic nie należy w związku z tym robić. Ja twierdzę, że po prostu możemy jeszcze bardziej przegrać. Mówiąc krótko, ze scenariuszy pod tytułem Ukraina maszerująca stopniowo na zachód, Ukraina w strefie buforowej gdzieś pomiędzy i Ukraina, którą Zachód uznał za część strefy uprzywilejowanych interesów Rosji, my w tej chwili znajdujemy się pomiędzy opcją 2 a opcją 3. Część państw na Zachodzie gotowa byłaby uznać Ukrainę za sferę uprzywilejowanych interesów Rosji, czy też inaczej mówiąc, za sferę wyłącznych interesów Rosji. Tym samym, aby to się nie stało, my musimy zrobić wszystko, ale musimy sobie też wyznaczyć realistyczny cel. W mojej opinii realistycznym celem w tej chwili niestety z powodu naszych zaniechań, błędów oraz braku woli Zachodu, można by tutaj, prawda, kontynuować. Opcja ta najbardziej dla nas pozytywna w tej chwili stała się realna. Ja nie widzę na Zachodzie woli i to niestety na Zachodzie, to nie mam na myśli już tylko tradycyjnie, prawda, Niemiec, ale również w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Foreign Affairs pojawia się artykuł, że w ogóle nie trzeba było NATO rozszerzać, to znaczy, że pomysł przyciągania Ukrainy na Zachód w ogóle już tam nie ma szans, prawda? No bo Foreign Affairs jest jednak poważny. Druga sprawa. Ja się zgadzam, że kryzys, tutaj pani redaktor Romaszewska ma rację, że kryzys jest bardzo dużym czynnikiem, ale równocześnie w 2008 roku, kiedy miała miejsce wojna z Gruzją, kryzysu w Rosji jeszcze nie było, a wojna była. I poparcie dla Władimira Putina na poziomie 90%, chyba wtedy było 90, teraz jest 89, też było. W związku z tym na pewno jest tak, że geopolityka czy polityka międzynarodowa zawsze zawiera w sobie element irracjonalny i nie wszystko da się przewidzieć, ale też powiedzmy sobie szczerze, że no byli w Polsce politycy, którzy ostrzegali tak w 2008 przed tym, że dalej będzie Ukraina. Tak? Ja bym powiedział tak, czy Rosja się czuje zagrożona? Oczywiście w sensie jakiegoś ataku nie. Ale dla Rosji sam fakt, że narody wokół Rosji żyjące nie mają ochoty być w sojuszu z Rosją, to dla Rosji, która widzi siebie jako imperium, to jest zagrożenie. Zagrożenie subiektywne, nie obiektywne, no ale jakby to jest dyskusja, czy Irańczycy mają dobry pomysł, że sobie bombę atomową budują. No, z naszego punktu widzenia nie, to zły pomysł, ale z ich punktu widzenia to jest super pomysł, prawda? No i to jest jakby, tutaj możemy ten. I ostatnie dosłownie 10 sekund. Co do Majdanu, ja bym powiedział w ten sposób. Oczywiście pani profesor Staniszki, tak jak to zacytowałeś, to powiedziałbym, że no, dość daleko idzie, ale ja bym się w jednym zgodził. Mianowicie, że poprzeć Majdan zgodził, dlatego że pisałem to w styczniu, więc tylko zacytuję sam siebie. W styczniu pisałem, że należy skończyć Majdan, ale nie pisałem z punktu widzenia, tak jak to pisali to część ludzi z tej takiej komunoendecji naszej polskiej, prawda? Którzy w ogóle najchętniej by się z Rosją dogadali, tylko uważałem, że Majdan należy poprzeć tylko w tym scenariuszu, w którym jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie uruchomić reakcję Zachodu na reakcję Rosji na Majdan. Bo to, że Rosja zareaguje na Majdan, to co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Może masz rację, może to rzeczywiście na przykład znowu było takie przestrzelenie z tym, że ach, to przecież jesteśmy już tak silni, że damy radę. I wykluczam, że i tak było, ale aczkolwiek obawiam się, że tutaj to tak było bardziej. Ja zbyt długo byłem w Polsce urzędnikiem państwowym, żeby nie doceniać elementu tego, że po prostu jakoś to będzie.
wtrącę takie pytanie pomocnicze tylko, bo fajnie by było, gdybyśmy się też tak przez chwilę, gdybyście Państwo się przez chwilę zastanowili nad naturą tego, co się stało na Ukrainie. Bo jakby powiedzieć też, że przegraliśmy Ukrainę, to jest założyć, że stało się coś, co się jednak nie utrzyma na dłuższą metę, bo bez jakiejś wyraźnej pomocy ze strony Zachodu, dużo wyraźniejszej niż teraz, to po prostu te jakieś zdobycze ewentualne tej rewolucji nie mają szans się utrzymać. No więc ja bym chciał zapytać, czy to na pewno tak jest i w ogóle właśnie zastanowić się nad tym, czym ta rewolucja była właściwie, tak, czy jest tak, że bez pomocy Zachodu się nie utrzyma Ukraina na kursie zachodnim, dobrze zrozumiałem? Tak. Czym była ta rewolucja? Czy to była powtórka z takiej, z tego, jak to cynicznie niektórzy mówią, sytuacji pod tytułem oligarchowie, milionerzy buntują się przeciwko miliarderom, a potem zostaje to w jakiś sposób przejęte czy zdynamizowane przez ludzi po prostu zwykłych, którzy się w to angażują, czy na odwrót czy było tak, że to się zaczęło spontanicznie, a jest zagrożenie, że zostanie przejęte przez tą jakoś skorumpowaną i zoligarchizowaną klasę polityczną. Tak, no nie wiem, do czego mam się ustosunkować w tej chwili, ale ja może powiem to, co chciałam powiedzieć. No znacie tak. Po pierwsze tak, pierwsza podstawowa rzecz jest, to się jakoś tam wiąże chyba z tym, co pan powiedział. Mianowicie, my oduczyliśmy się w polityce polskiej, nie wiem czy w polityce światowej, ale oduczyliśmy się w polityce polskiej uwzględniania czynnika społecznego. To znaczy mamy teraz wizję, że polityka to jest takie przekładanie tych trzech klocków czy tam pięciu pionków na tych szachownicach i to siedzą ci faceci i tam to robią. Otóż nie jest to prawda. I to, że nie jest to prawda, było doskonale widać 30 lat temu w Polsce. I jeszcze wtedy ludzie to wiedzieli, że tak jest właśnie, że to jest, że jednym z istotnych czynników politycznych jest społeczeństwo i ludzie. On może jest nie do końca przewidywalny, jest manipulowalny również, ale jest bardzo istotny. I ten sam czynnik istnieje obecnie na Ukrainie i proponuję to uwzględnić we wszystkich rachubach, które bierzemy pod uwagę. Także to uważam po prostu za zasadniczą sprawę w tej chwili. Tych wszystkich kombinacjach, bo to, co się stanie na Ukrainie, to w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co będą tam chcieli ludzie. A ja to zapewniam, że oni już nigdy więcej nie będą chcieli być częścią Imperium Rosyjskiego. I podejrzewam, że już nie będą. Żeby nie wiem, co tam się stało po prostu. Więc są pewne rzeczy, że żeby jaja z nieba leciały, to było jasne, że po Solidarności Polska już nigdy nie będzie taka sama. Minęło ile lat? 8. I nastąpiła niepodległość. Jaka, bo ona nie była taka, jest, ale w każdym razie jest. Także to jest moja podstawowa w tej chwili, że tak powiem, diagnoza i myśl, którą chciałam powiedzieć. Natomiast druga to jest dotycząca świadomości rosyjskiej. Nie ma w Rosji świadomości w tej chwili. W tej chwili w Rosji jest coś, co zakaziło świadomość. Jest powszechnie panujący, bo ja wiem, tyfus umysłowy. Coś takiego to można nazwać. A jest to propaganda, która wojna informacyjna, bo to nie można nazwać propagandą. To jest coś znacznie, to jest coś, czym żeśmy się do tej pory nie zetknęli w takim wymiarze. To, co leje się z przekaźników w tej chwili rosyjskich, nie daje się w żaden sposób opisać ani opowiedzieć. To się daje porównać wyłącznie z czasami komunistycznymi, a to i też nie do końca. To znaczy, po prostu jest to taki rodzaj, bo ja wiem, jakiegoś takiego nieprawdopodobnego szczucia, które leje się ze wszystkich w tej chwili już telewizji, prywatnych, państwowych, to jest w internecie, to jest świadomie prowadzone, to też sobie trzeba powiedzieć. Nasze państwo nie prowadzi w tej dziedzinie polityki żadnej. To znaczy ja się dowiadywałam całkiem dyskretnie, czy my na przykład, czy jest jakieś służby, które monitorują na przykład poziom zainfekowania tych wszystkich, tymi wszystkimi całkowicie
całkowicie odpłatnie działającymi trollami naszego internetu na przykład. Czy w ogóle chociaż monitoruje, ogląda skąd, gdzie, jakie to są liczby ludzi i tak dalej. Nie ma tego. Nikt nie, w ogóle nie ma na to pieniążków, nikt za to, nie płaci. Skąd? Także natomiast w Rosji bez wątpienia na to płacą, są całe instytuty, które się tym zajmują, panowie uczeni, którzy o tym piszą. I w związku z tym mówienie w tej chwili, co Rosjanie chcą albo co uważają, jest bardzo trudne. Dlatego, że po prostu poziom manipulacji tą świadomością, bardzo, absolutnie centralny, jest tak wysoki, że już bardzo trudno stwierdzić, jaka jest rzeczywistość. To się przedostaje poza Rosję. To jest Białoruś w tej chwili, to jest oczywiście wschodnia Ukraina, gdzie przecież ludzie są przekonani, wyjechali z Doniecka. Ja też wczoraj o tym rozmawialiśmy, do Petersburga dojechali, są przekonani, że ich zabiją, jakby wrócili po prostu, że oni na pewno, gdyby tylko na Ukrainę wrócili, to oni nam po prostu, to głęboko przekonani ludzie mówią o tej nieszczęsnej pani, która nam pomaga, uchodźcom, no że nie mogą, no bo tam faszyści mordują, no jakby tylko wrócili, to zamordują. Więc i oni w to wierzą. No i po prostu, więc tu mówienie w ogóle, znaczy, rozumiecie Państwo, owszem, być może o tym należy rozmawiać, ale to jest problem choroby. To już nie, my nie rozmawiamy o normalnych, o sytuacjach normalnych. I to tyle. Jeśli chodzi o Ukrainę, ja się zgadzam z Agnieszką, oczywiście. To jest oczywiste, że na Ukrainie powstało społeczeństwo, podmiotowe społeczeństwo, że nie należy tego sprowadzać do jakichś spiskowych teorii, które są po prostu nieprawdziwe. I oczywiście jest prawdą, że stworzył to Putin i że w ten sposób wykopał rów, wielki rów między Rosją a Ukrainą, między Moskwą a Kijowem. To wszystko jest prawda. Natomiast, żeby tak całkowicie nie zapomnieć o drugiej stronie tego medalu, to zarazem no, i były i są na Ukrainie wpływy oligarchów, znaczy nie są wymyślone, były i są wielkie. No, jeśli duża część obrony południowego wschodu Ukrainy polega na tym, że oligarcha Kołomojski rozmundurował, kazał zmienić mundury należącej do siebie z firmie ochroniarskiej, stworzył z tego batalion Dniepr, no to jest fakt, proszę Państwa. Znaczy, to bardzo dobrze, że on to zrobił, mnie to cieszy, ale no nie należy udawać, że tego nie było, prawda? Jeśli wcześniej Majdan trwał przez ileś miesięcy, a w tym czasie władze, które go zwalczały, nie próbowały, bądź nie potrafiły zrobić czegoś takiego jak fizyczne odcięcie Majdanu, żeby tam nie było po prostu, nie wiem, żywności i wody, to też świadczy o czymś, to znaczy świadczy o tym, że ktoś obdarzony odpowiednimi wpływami tutaj grał, prawda? No, ja się cieszę, że grał, ale też no, nie udawajmy, że tego nie ma, to znaczy nie twórzmy tutaj takiej wizji o to, że jest szlachetny, zbuntowany lud przeciwko przeciwko zjednoczonym siłom establishmentu. O tak, bo to po prostu taka wizja byłaby nieprawdziwa. Proponuję oddać głos publiczności, bo widziałem przynajmniej kilka rąk już wcześniej i tak. Trochę jestem zaskoczony tą dyskusją tutaj. Po pierwsze, czy konflikt ukraiński wynika z globalnego układu? Niestety on wynika z globalnego układu. Nie oszukujmy się. Natomiast Ameryka wyznaczyła Rosję rolę, bo przecież to jest oczywiste, bycia państwem peryferyjnym. No. Państwo znają traktaty z Lizbony, podstawowe punkty tego traktatu, które Rada Mędrców uchwaliła m.in. profesor Rotfeld brał w tym udział i jak jeździła przekonywać Rosję, co tam było, prawda? I ten traktat jest ramowym traktatem, na co wolno Rosji. I ten traktat jest w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast Rosja jest strasznie czuła pod kątem bezpieczeństwa. Jest strasznie czuła.
bo nie da się ukryć, to jest, wie pan, 90. lata, to niewiele brakowało, by tam wysadzono to Rosję. Ja wiem, że myśmy chcieli, żeby ją wysadzić. Emmanuel Todd sformułował to jasno, jasno. A Amerykanie, powołując, bym powiedział, prawda, po reformach tych, które tam odbyły się ekonomiczne, mamy szansę podzielić ten kraj na strefy gospodarcze. I było, i powiedzieli, i uroczystość, która była zorganizowana w Domu Związków Zawodowych w Moskwie, gdzie 200 Amerykanów prezentowało nową wizję gospodarczą dla Rosji, no taka była. I wydawało się, że już mają ich po prostu na widelcu, no krótko mówiąc, no, na widelcu mają. Natomiast system był w poprzednich panelach inny. System jest tego typu, jeżeli chcemy zbudować kraj peryferyjny, trzeba jego zadłużyć. I wspaniale szło. Tam już były setki miliardów, ta Rosja nie musiała brać tych kredytów, nie było siły. I coś się stało, już nieważne co się stało. I teraz jest pytanie. Pytanie takie, czy z tej polityki, tej z polityki peryferyjnego utrzymywania Rosji zrezygnowano, czy nie? Bo my mówimy, Polska wycofała się, Polska tam tak, no i tak dalej. Nie przypomnijmy się, no jest tam Fundacja, czy to promocji demokracji na wschodzie, prawda, na Bagatelli w Warszawie, ona się mieści, prawda. I to jest, prawda, pewne ramy, które my propagujemy, pewnego rodzaju wizję sukcesu Polski. I w zasadzie Ukraińcy uwierzyli, jak wstąpimy do Unii, to tam tak cudownie, że prawie się nie umiera. I ten mechanizm wizji Polski był bardzo silny, bym powiedział, wyobraźnia do dobrobytu na Ukrainie, przez łączenia się na to przełączenie się Unii. I teraz my nie rozczytaliśmy jednak faktycznie to, co pani powiedziała, kulturowych, społecznych pokładów, jakich składa się społeczeństwo ukraińskie. My nie odczytaliśmy i za to do nas mają pretensje, Zachód ma. My podobno byliśmy liderami, wiemy wszystko, co tam się dzieje. Nie odczytaliśmy, że istnieje silna prorosyjska część społeczeństwa, Wschód. Istnieje liberalny, silny układ, bym powiedział, oligarchiczny i oni mówią prawdę, nic nie zbudowali swojej państwowości, równowagi społecznej, niczego nie zbudowali przez 20 kilka lat. Istnieje ukryty nurt. Prawda, ten, który jest narodowym nurtem powstania Ukrainy. I on jest związany, prawda, pod portretem, którego Sikorski wił się jak mógł, żeby jego nie sfotografowali na parkowitem. Zresztą sam to przyznał w wywiadzie. A zatem proces ukraiński poszedł trojaku wewnętrznie. Był piękny Majdan, chcemy zmiany. Wysterowany, to nie podlega dyskusji, tam był spontaniczny, to jest kilka lat dobrych przygotowań, sami Amerykanie mówią, 5 miliardów włożyliśmy w to. Przepraszam, że wejdę panu słowo, ale ponieważ jest późna godzina, a chciałbym udzielić głosu jeszcze. Ja rozumiem tę metodę, że... Proszę bardzo o zadanie pytania. Skracam, a pytanie zaraz zadam. Czyli my mamy sytuację, bym powiedział, autentycznego, globalnego układu zmiany sił. My chcemy wyrwać Ukrainę spod wpływu istniejącego wpływu rosyjskiego. To nie podlega dyskusji. I teraz jest pytanie takie. Pan powiada cele polityki zagranicznej. To ja panu zadaję to pytanie. Niech pan sformułuje, jakie były dotychczas cele polityki wschodniej na Ukrainie. Chcieliśmy zmiany status quo, jaki istniał, czy nie chcieliśmy status quo? Jeżeli my powiemy, a wiadomo, że zmiana status quo to jest ryzykowna rzecz, to wchodzimy w konfrontację. I teraz mamy tą konfrontację. Wyjdziemy z niej, czy nie wyjdziemy? Proponuję zebrać jeszcze dwa głosy od publiczności i przekazać je panelistom. Dobry wieczór. Ja mam krótkie pytanie. Jak w tym wszystkim wykorzystywać Białoruś i może w dalszym zakresie Kazachstan? Jak one się do tego odnoszą i jakie tutaj są szanse dla Polski? Dziękuję. A to w sumie blisko. Zarówno Rosja, jak i Ukraina, zresztą chyba wszystkie kraje postsowieckie, a także większość danych krajów Układu Warszawskiego i RWPG, posiadają
elektrownie jądrowe. Rosja jest także militarnym mocarstwem atomowym i de facto największym składowiskiem odpadów nuklearnych z całego świata. Nie tak dawno temu, bodajże wczesną wiosną tego roku, parlament czeski zdecydował o wycofaniu się Czech z programu jądrowego i zerwaniu kontraktu z Rosją, bo to były kontrakty z Rosatomem na budowę reaktorów i na dostawę uranu, bo to się na ogół ze sobą wiąże. No, z drugiej strony jest zaawansowany program rozwoju energetyki jądrowej na Węgrzech w oparciu właśnie o Rosatom. Mam pytanie, jak Państwa zdaniem, jaką w ogóle energetykę jądrowa, zarówno wojskowa, jak i tak zwana cywilna, mówię tak zwana, bo tak naprawdę też de facto z rzuceniem wojskowym, bo jej produktem ubocznym jest pluton, jaką rolę odgrywa i odgrywać jeszcze może w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i w ogóle sytuacji w byłym Związku Sowieckim? Dziękuję. Właśnie pierwszego pytania. No ja nie ukrywam, że troska interesy Rosji jest mi obca. I tak szczerze powiedziawszy, emocjami rządzących Kremlem wiernie się nie przyjmuję i nie zamierzam się przyjmować. Natomiast oczywiście uważam, że należy brać je pod uwagę w naszym planowaniu, przy czym tylko w tym aspekcie, żeby wygrać, a nie przegrać. No, obawiam się, że to nie znaczy, że się z Panem zgadzam, wręcz przeciwnie. Bo kiedy Pan używa wyrażenia wyrwać Ukrainę, to w słowie wyrwać zawarty jest taki jakby element, że coś jest gdzieś, a my chcemy to coś z tego czegoś wyciągnąć, czyli odebrać komuś. I tu się zasadniczo różnimy, dlatego że Pan patrzy z rosyjskiego punktu widzenia, który uważa Ukrainę za swoje. A ja uważam, że tak jak to kiedyś tłumaczyłem jednemu z kolejnym zaprzyjaźnionemu Rosjaninowi, bo się z nim przyjaźnię, mimo że w niczym się nie zgadzam, tak wziąłem palcem po mapie i powiedziałem, to nasze, pokazując jakby od Bugu na zachód. Potem na granicy ukraińsko-rosyjskiej powiedziałem, to wasze. A następnie położyłem rękę na Ukrainie, mówię, to nie wasze i nie nasze. I tyle. My nie wyrywamy. W naszym interesie jest, żeby Ukraina ewoluowała w naszym kierunku. Co więcej, najwyraźniej znaczna część społeczeństwa ukraińskiego też tak uważa. I to jest dla mnie dostatecznie dobry powód, żebyśmy taką, a nie inną politykę prowadzili. Powiedziałbym, że istnieje cienka granica pomiędzy braniem pod uwagę i próbą zrozumienia, a taką już internalizacją, dziękuję, rosyjskiego punktu widzenia. I wydaje mi się, że zdarza się czasami niektórym komentatorom w Polsce tą cienką linię przekraczać. Uważam, to niebezpieczna tendencja i przestrzegałbym przed nią. Odnośnie Białorusi, to wczoraj z Piotrem zachwycaliśmy się cytatami z Aleksandra Łukaszenki, który ma taką, zgłosił pretensje terytorialne w stosunku do Rosji, oczywiście żartujemy. No, jakby nie patrzeć, to Białoruś dzisiaj jest oazą stabilności, przy czym jeżeli mówię oazą stabilności, to w tym wyrażeniu są dwa słowa, oaza i stabilność. Pierwsze martwi, drugie cieszy, pewnie tak bym to ujął. Powiedziałbym, że podstawowym naszym interesem jest to, żeby to państwo było silne. Czy pod rządami Łukaszenki ono jest silne, czy gdyby model ukraiński tam był byłoby silniejszy, no mam wątpliwości. To jest oczywiście druga cienka linia, którą byli dyplomaci, którzy pracują w kraju, w którym jest system niedemokratyczny, bardzo łatwo mogą nie zauważyć, gdy przekraczają. To znaczy, kiedy jest ten moment, kiedy stwierdzamy, że system niedemokratyczny jest ok, bo służy naszym interesom, a kiedy zaczyna się nam podobać. No ale tutaj zawsze pani redaktor Romaszewska służy mi pomocą, żebym nie przekroczył tej granicy i nie stanął po złej stronie mocy. Ale myślę, że należałoby na
Białoruś spojrzeć od nowa. Jak chodzi o mniejszość polską, powiedziałbym, że mamy dla niej dwa podstawowe... Jeżeli wyobrazić sobie sytuację za 25 lat, to albo ta mniejszość będzie w polskim lobby na Białorusi, albo należy ją do Polski ściągnąć, dlatego że sytuacja demograficzna Polski będzie taka, że kogoś trzeba będzie ściągać. Może lepiej ludzi, którzy są Polakami. Tylko żeby byli Polakami, to muszą się czuć Polakami, czyli nie przestać mówić po polsku. Czyli trzeba, żeby się dzieci uczyły polskiego. Żeby nie ściągać bezrobotnych lub też, żeby mieć lobby, trzeba, żeby to była elita miejscowa, czyli żeby byli wykształceni. Czyli po tym, jak się dzieci nauczą polskiego, muszą pójść na dobry uniwersytet. I powiedziałbym, że to jest drugi nasz podstawowy interes. My założyliśmy w którymś momencie, że demokracja to jest to, co najlepiej służy umacnianiu państwowości. Ja mam co do tego wątpliwości i więcej nie powiem, bo podpadnę, panie redaktor, nadmiernie. A co do programu jądrowego i elektrowni atomowych, to ja powiedziałbym w ten sposób. Ostatnio w części mediów polskich pojawiły się jakieś takie głosy, że może my byśmy mogli zbudować elektrownię atomową i tak między wierszami było, no bo elektrownia atomowa to wiadomo. Ja bym tylko dodał, że to wtedy trzeba jeszcze mieć bardzo dobry system obrony przeciwlotniczej, bo elektrownia atomowa to jest tak, jakby ktoś już nie musiał na nasze terytorium zrzucać bomby atomowej, bo ona już tam jest. To nie na pewno to taki Czernobyl w każdym razie, też wystarczy. Ja bym powiedział tak, no ja się odnośnie elektrowni, ja się nie znam na elektrowniach atomowych, ja się tylko cieszę, że Polska właśnie kupuje pociski samosterujące, które podwieszone pod F-16 będą miały akurat dostatecznie duży zasięg, żeby dolecieć. Bo to... Nie tam. Krótko, jeżeli chodzi o Ukrainę jeszcze, korzystając z tej metafory, o której, którą Witek mówił, to znaczy, że to nie nasze, nie, ani wasze, to ja bym powiedział tak, znaczy rozmawiając na ten takie tematy, zapominamy często o bardzo istotnym elemencie tej całej sytuacji. Czy to nie jest tak, że wyłącznie, że Unia Europejska, że Zachód podjął próby wyciągnięcia Ukrainy ze sfery pomiędzy, ponieważ i wcześniej, i mocniej analogiczne działania podjęła Rosja. Znaczy cała seria przecież tych wszystkich szantaży gazowych trwających od lat miała to na celu, a od pewnego momentu no, rozpoczął się plan integracyjny Putina, to znaczy Unia Euroazjatycka, przedtem Unia Celna i Ukraina była podstawowym, że powiem, adresatem tych ofert. Ofert przedstawianych no, na zasadzie od pewnego momentu, no, znaczy ciągnięcia do tego związku siłą. Zresztą było to przygotowywane propagandowo bardzo dobrze. Ja pamiętam, no, przeszło, nie powiem dokładnie kiedy, ale to przeszło rok temu, była w Rosji premiera czteroodcinkowego serialu według Buchakowa Białej Gwardii. Bardzo dobry serial, bardzo antyukraiński i wszyscy mówili, że zupełnie nieprzypadkowo został wyemitowany. Znaczy oczywiście w części jako serial antyrewolucyjny, ponieważ putinizm jest w tym momencie antyrewolucyjny i poprzez pokazanie horrorów rewolucji bolszewickiej chcą pokazać horrory rewolucji w ogóle jak zagrażającej Rosji, ale również antyukraińskie, jako przygotowanie wydarzeń, które miały mieć miejsce na Ukrainie, walki Rosjan o Ukrainę, prawda? Więc to nie jest tak, że tutaj Zachód wyciągał rękę pazerną po Ukrainę, żeby wyciągnąć ją ze strefy pomiędzy, Rosja chciała ją zostawić w tej strefie pomiędzy. Nie. To sytuacja była odwrotna. Jeśli chodzi o Białoruś, ja się na Białorusi nie znam bardzo, ale no jedną rzecz widzę, to znaczy, i ona dotyczy nie tylko Białorusi, to znaczy, że to, co się dzieje w Rosji, w narastający sposób niepokoi elity władzy wielu republik poradzieckich, prawda, które zadają sobie pytanie, kto następny, prawda? Ten Krym nasz, gdzie jest koniec Krym nasza tak zwanego? I no, Krym nasz to jest takie pojęcie we współczesnej Ruszczynie, może nie wszyscy wiedzą właśnie. Czyli ten cały, to co Agnieszka Romaszewska mówiła, jako ten tyfus
świadomości rosyjskiej coś takiego, to dawno ma swoją nazwę, to jest Krymnasz. Więc gdzie jest koniec Krymnasza, do czego Krymnasz doprowadzi? I teraz, no jeżeli tak jest, no to oczywiście tutaj otwiera się droga do gry również z Łukaszenką, natomiast nie jestem, no, jakąś odpowiedzialność za słowo chcąc zachować, no nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta gra A zostanie podjęta, B czy może zostać uwieńczona powodzeniem. A na elektrowniach jądrowych się nie znam, także, ale Agnieszka się zna, wiem o tym bardzo dobrze, w związku z tym przekazuję wygodniejsze. Nie wiem, skąd ty to wiesz, bo ja się nie znam też, no ale dobrze. Także jeśli chodzi o elektrownię atomową, od razu mówię, nic nie powiem, bo nie mam pojęcia zielonego po prostu. Poza tym, że wiem, że jest budowana na Białorusi jedna, oczywiście na rosyjskiej technologii tak samo. Także, ale nie mam pojęcia. I szczerze mówiąc, nawet co gorsza, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, więc to jeszcze gorzej. Natomiast ja bym chciała odnieść się do takiej rzeczy. Otóż zgadzam się całkowicie z problemem o tym, znaczy, że jest taki problem jak kwestia oligarchów, prawda, i tego, jak wygląda państwo ukraińskie. To oczywiście jest problem, ono wygląda fatalnie. I zresztą Majdan wziął się z tego, że no tak właśnie wygląda, no bo gdyby wyglądał lepiej, to może by nie było Majdanu. No ale że wygląda fatalnie, to właśnie Majdan uzyskał takie powodzenie. Znaczy ja zawsze powtarzam taki może troszkę demagogiczny, ale jednak całkiem trafny przykład. To znaczy, że na Ukrainie wszystko jest dokładnie tak samo jak w Polsce, tylko 10 razy bardziej. To znaczy, jak jest korupcja, to jest 10 razy większa, zagrożenie 10 razy gorsze. Ale oligarchizacja chyba też jest 10 razy większa. Właśnie, no, dokładnie tak, oligarchizacja 10 razy większa i tak dalej. No jest to samo co w Polsce, tylko o wiele więcej. To ja to zawsze tak określam. Pewnie nie wszystko jest ściśle tak samo, ale jednak to pod wieloma względami tak to bym opisała. Ale kolej jest dziesięciokrotnie lepsza. Tylko 10 centymetrów szersza. Tylko 10 centymetrów szersza, tak rzeczywiście. Za to spódniczki 10 centymetrów krótsze. Tak, no ale w każdym razie, nie no, może nie znaleźlibyśmy jeszcze parę innych aspektów. 10 razy są większe. Ale w każdym razie w ramach tego, że oni, i tu jest problem, do którego chciałam nawiązać, do tego, co pan mówił, mianowicie, że rzeczywiście istnieje pewien rodzaj kłamstwa, w który myśmy weszli, proponując Ukraińcom polskie wzorce, znaczy oni sobie, ale to jest niestety nieuniknione, bo ja pamiętam doskonale to samo z Zachodu, to znaczy ja byłam emigrantką na Zachodzie w końcówce lat 80. I nam wytłumaczyć, że tam nie ma raju na ziemi, nie było sposobu po prostu. Żebyśmy przyjeżdżali z tego absolutnie kraju, w którym nic nie było i był kompletna zapaść i po prostu nie byliśmy sobie wyobrażani, bo jeżeli mogą mieć jakieś problemy, no to po prostu oni zawracają głowę. I powiedzmy sobie szczerze, że ta sama operacja wykonywana na Ukraińcach jest też skazana na niepowodzenie. To znaczy oni patrzą na to, że u nas policja zatrzymuje drogowa i nie zawsze bierze łapówkę i mówią, i co, jak wy się skarżycie, macie złą policję. No jak? No przecież to ja nie dałem łapówki, zatrzymali mnie, mandat mi wypisali, o proszę, nie chcieli łapówki. No i są wzruszeni tą sytuacją, więc po prostu no tu nie wytłumaczy im się, że fakt jest taki, ja jednak jeżdżąc sporo tam mogę powiedzieć, jednak jest u nas znacznie lepiej. To sobie trzeba po prostu otwarcie powiedzieć. Jak się przyjeżdża przez te granice, tak tam teraz droga do granicy jest zbudowana. Kiedyś to się klękało od razu na granicy, całowało ziemię, bo po prostu po pokonaniu drogi z Kijowa to i niestraceniu koła, to należało podziękować Panu Bogu, więc generalnie po prostu no, u nas jest lepiej. Natomiast oszustwo polega na tym, że my im nie mówiliśmy w ramach tych naszych licznych programów, które są prowadzone, że państwo pewnie może mieli do czynienia z niektórymi, że u nas to się też nie do końca udały różne rzeczy. I im się to nie mówiąc, weźcie przykład z tego, że nam już od razu możemy wam powiedzieć, to i to nam nie wyszło. I nie wchodźcie w to, bo to bagno. No, wręcz przeciwnie, mówi się bardzo dobrze, popatrzcie, jaka u nas cudowna transformacja, bo wszystko świetnie wyszło, więc no i to jest pewne kłamstwo tej sytuacji. Teraz tak, z czym się nie zgadzam, z tym, co pan mówił. Nie zgadzam się z tym, że Zachód zasadniczo w ogóle próbował tą Ukrainę wyrywać. On w ogóle nic nie próbował, naprawdę. Słuchajcie państwo, ja tam byłam te dwa czy
2,5 roku przed Majdanem. I byłam głęboko przekonana, zresztą po przykładzie Białorusi, że ja tam zobaczę liczne organizacje pozarządowe, przyssane do licznych wymion, prawda, rozmaitych dobroczynnych organizacji zachodnich i one wszystkie tam po prostu korzystają. To była nieprawda. Ludzie po prostu działali na własną rękę, za własne pieniądze. I muszę powiedzieć, że to mnie przekonało, że tam się coś zmieni. Znaczy ja nagle zobaczyłam coś, co jest u nas już w tej chwili niespotykane, bardzo rzadko spotykane, że ludzie działają społecznie. Ludzie, którzy często bardzo dobrze zarabiający, używali to, potem w czasie Majdanu było widać, jak ludzie przywozili własny sprzęt, własne samochody, kamery, nie wiem, światło, wszystko po prostu, prywatne pieniądze na to płacili zwyczajnie. I już wtedy to było widać, jak to oglądałam właśnie te 2,5 roku temu. Czuło się, że ta atmosfera się zmienia. I ja byłam zdumiona, że Zachód tego nie zauważa. Byłam zdumiona, że... Bo wypytałam się ileś organizacji. Oczywiście jakieś tam były, które dostawały jakieś granty, kogoś tam wspomagano. A to były nieliczne organizacje. Żadnych 5 miliardów tam nie było. To jest tylko trzeba po prostu położyć... Obie ręce, tak co? Ja to na Amerykanie od 91 roku, wiesz? Także... A, no. Nie? Oni kłamią? Może od 91 roku na wszystko. To 20 lat. Na osiągnięcie przez Ukrainę odpowiedniego, demokratycznego, tak już tak na puszczenie mówię, mam. Ten był na społeczeństwo obywatelskie. Amerykanie od 91 roku na Ukrainie. Tak się kolano. Ja nie wiem, no ja tego nie widziałam, te pieniądze. W każdym razie to chyba ja prosto do oligarchów dawali do kieszeni. No nie wiem, no w każdym razie ich z całą pewnością nie było widać. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że Zachód lekceważył Ukrainę. No i to tyle. No i z tego się zrobił bardzo duży pasztet na koniec. Okazało się, że Rosja nie lekceważy, Ukraińcy też mają jakieś swoje aspiracje, no i właśnie mamy co mamy. A jeśli chodzi o to, co napisała pani profesor powiedziała, znaczy... To ja jestem zdania, że my mamy zawsze w tej sprawie ponad miarę, mamy ponad stan, mamy te ambicje, że to my na nich wpływamy, a w rzeczywistości to w ogóle ani środki, ani umiejętności, w ogóle generalnie rzecz biorąc z reguły wpływamy połowę tego, co mówimy. To jest, a gdzie tam połowę? 1/10. Więc to jakby ma to swoje złe strony, ale ma też i dobre, że jak się nas obwinia, to też można powiedzieć, to nie nasza wina. Proponuję ostatnie 3 pytania z publiczności. Tyle zgłoszeń zebrałem. No może 4. Tu najpierw z przodu miałem zgłoszenie, przepraszam. Przepraszam, ja miałem... poprzedniej rundy jeszcze. Poprzednie... Ale tutaj też. Ja chciałam zapytać, czy nie obawiają się Państwo, że ta cała sytuacja na Ukrainie, nie mówię, że teraz za miesiąc, za dwa, ale powiedzmy za rok, nie doprowadzi do takiej sytuacji, że będziemy mieli bardzo mocny problem z nacjonalizmem ukraińskim. Ponieważ nastąpi rozczarowanie Zachodem, Ukraina musi dokonać trudnych reform, które się odbiją na społeczeństwie. Czy za rok, za półtorej, nie potrafię powiedzieć kiedy, okaże się, że mamy przy granicy państwo, które jest mocno nacjonalistyczne i czy na całej tej sytuacji nie wyjdziemy jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, na popieraniu Ukrainy. Bo tak, mamy już obrażoną Rosję, Ukrainę, która może się okazać nacjonalistyczną, no i wtedy Putin powie, no patrzcie, przecież ja mówiłem, że tam są faszyści, tak? Także to jest pytanie z mojej strony. Najpierw przepraszam, że to raczej nie będzie pytania, a kilka uwag. Będę starał się bardzo krótko. Otóż po pierwsze chciałbym bardzo mocno poprzeć panią Agnieszkę Romaszewską w tym stwierdzeniu, że najistotniejszym elementem całej gry są narody. I to, te zmiany mentalne, jakie zaszły na Ukrainie, mają dla nas znaczenie fundamentalne i epokowo pozytywne. Od razu odpowiem na to pytanie, tutaj przed chwilą chociaż nie do mnie skierowane, ale proszę pamiętać, że dwóch kandydatów nacjonalistycznych razem wziętych w ostatnich wyborach prezydenckich na Ukrainie uzyskało poniżej 2%, mniej niż kandydat pochodzenia żydowskiego, więc myślę, że znacznie bardziej musimy się obawiać nacjonalistów francuskich i holenderskich, etc., etc. Druga uwaga, co do Zachodu. Chciałbym uzmysłowić Państwu, że Zachód jest pewnym pojęciem kulturowym, ale już nie jest pojęciem politycznym. Nie możemy odpowiedzieć na pytanie, jaki był stosunek Zachodu do Ukrainy, Rosji czy do Białorusi. Zachodu, czyli kogo?
Szwecji, która wraz z Polską promowała partnerstwo wschodnie, Danii, która gościła Kongres Czeczeński, czy Francji, która sprzedaje Mistrale, czy Niemiec, Schroedera swego czasu, które podpisały porozumienie o gazociągu. Stanów Zjednoczonych z jakiej epoki? Czy z chicken speech Busha starszego w Kijowie, namawiającego do zachowania przez Ukraińców jedności Związku Sowieckiego, czy też z epoki uderzenia na Jugosławię i złamania wpływów rosyjskich na Bałkanach. To są różne podmioty w różnym momencie. Zatem nie było ani jednolitej polityki całego Zachodu, ani nawet jednolitej polityki wybranego państwa zachodniego, przynajmniej głównych Niemiec i Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do Rosji, Ukrainy czy Białorusi. To było wszystko zmienne w czasie. I trzeci punkt, na który chciałbym wskazać, który nawiązuje także do poprzedniego panelu, a mianowicie do kondycji Polski i wyobrażeń Polaków o samym sobie. Otóż chciałbym uzmysłowić Państwu, że z początkiem roku 2012 rząd premiera Tuska zadeklarował 6 miliardów 270 milionów euro na stabilizację strefy euro, co stanowiło wówczas 0,67% całości tego funduszu, a teraz 0,80%. Natomiast cały program Partnerstwa Wschodniego w perspektywie od jego powstania 2009 do 2013, w poprzedniej perspektywie finansowej, która przyszła 2007, ale partnerstwo powstało w 2009, obejmował 4,5 miliarda, a zatem inna dystrybucja środków samej Polski, chyba że te środki są wirtualne i nierealne, tylko tak sobie powiedziano, ale sądzę, że tak nie było, pokazuje nas, gdyby te środki były inaczej dystrybuowane, w zupełnie innym wymiarze gry w tym regionie. Tylko ona po prostu nie nastąpiła. Te decyzje nie zmierzały do rozstrzygnięć wschodnich, tylko do zainstalowania polskiej klasy politycznej na Zachodzie i w tym zakresie personalne sukcesy odniesiono, tylko to nie są sukcesy Rzeczypospolitej. A zatem myślę, że te trzy wymiary trzeba by dostrzec. Wymiar narodowy, narodów zainteresowanych wyrywaniem się spod dominacji rosyjskiej, którym w naszym własnym interesie polskim uważam, że należy pomagać ze wszystkich sił. Wymiar Zachodu, który jako jednolity podmiot nie istnieje, i niedocenianie zdolności potencjału polskiego, bo nie chcę w tej chwili powiedzieć, że potencjał jest realnością dziś istniejącą, ale jest czymś, co mogłoby być zbudowane i skutecznie wykorzystane. Natomiast straszenie się nacjonalizmem ukraińskim uważam za absurdalne z wymienionych już powodów. Dodam jeszcze, bo rozumiem, że rozmawiamy o tradycji UPA, Bandery i tak dalej. Dodam jeszcze i proszę to sobie dobrze uświadomić, że na 25 obwodów Ukrainy tylko 5 ma tego typu tradycje i są to tradycje sprzed lat 70. Wyobrażenie, że przez 70 lat nic się nie zmieniło nigdzie, że źródła ówczesnego konfliktu nadal są żywe, jest wyobrażeniem absurdalnym, bo od tego czasu wszystko się zmieniło. Przede wszystkim nie ma tam 37% Polaków, którzy byli tam do czasów czystek etnicznych z II wojny światowej. To po prostu ta podstawa konfliktu nie istnieje. Dziękuję. Pytanie, nie, chwileczkę. Ja mam w tym momencie jeszcze dwa zgłoszenia i udzielę tym dwóm osobom głosu i na tym zamkniemy. Ja może króciutko. Też wypowiedź na drodze. I zgadzam się z Agnieszką Romaszewską co do roli społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. I chciałbym zwrócić Państwu uwagę na sekwencję wydarzeń. To znaczy, pomysł bezprzewodniczący, tu była bardzo szeroka zmiana poglądów na temat traumy rosyjskich elit. Ale tak naprawdę to zwróćmy uwagę na jedno, że dlaczego zaczął się Majdan? Majdan zaczął się dlatego, że Wiktor Janukowicz 18 listopada dokładnie rok temu nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, która ta umowa była już parafowana przez jego rząd w kwietniu ubiegłego roku. Czyli pomiędzy kwietniem a listopadem zaszło coś, co uniemożliwiło Wiktorowi Janukowiczowi podpisanie definitywne umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. A tym czymś był nacisk Władimira Putina. Wobec powyższego, i tu słusznie kolega Piotr Kwieciński zauważył, nie mamy do czynienia z wyrywaniem Ukrainy
z objęć Rosji, czy z jej jakiejś strefy wpływów, bo generalnie Rosja próbuje wracać do pojęcia stref wpływów i rozbijać system zbiorowych układów bezpieczeństwa. Myśmy mieli do czynienia z szantażem Rosji wobec Ukrainy i wobec ekipy Janukowycza. W zasadzie tutaj jest jeszcze dodatkowa sprawa, bo generalnie Wiktor Janukowycz był człowiekiem Władimira Putina w Kijowie. Natomiast establishment ukraiński, biznes ukraiński już pomiędzy kwietniem a listopadem ubiegłego roku był zdecydowany na program integracji europejskiej. I nagle w zasadzie w ciągu dwóch czy trzech tygodni został postawiony przed faktem dokonanym, że tej integracji nie będzie, bo prezydent odmawia podpisania umowy stowarzyszeniowej. I w tym momencie, po powrocie prezydenta z Wilna, ludzie wyszli na ulicę. Ale i znowu, to nie chodzi o to, żeby się oszukiwać, bo nie ma w tym nic złego, że biznes ukraiński, czyli burżuazja ukraińska, to ten ruch rewolucyjny poparł, bo go poparł we własnym dobrze pojętym interesie. I jakby powiedzieć, wrócić do starego Karola Marksa, to mieliśmy do czynienia z normalną rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, która obaliła układ władzy. Natomiast obaliła go w odpowiedzi na próbę zablokowania integracji europejskiej Ukrainy. I to jest, bo my mamy pewną sekwencję czasową, o której my tu nie mówiliśmy. Majdan nie wybuchł samoistnie, tylko Majdan wybuchł samoistnie w odpowiedzi, w reakcji na zablokowanie europejskich aspiracji Ukrainy. Ukraińcy. To znaczy, Ukraińcy mieli ochotę być Europejczykami, a nie mieli ochoty powrotu do neo-ZSRR. I to jest kwintesencja tego. Natomiast to, że w lutym bieżącego roku oligarchowie ukraińscy, czy duży biznes ukraiński dał swoje 60 szabel w Radzie Najwyższej po to, żeby można było legalnie zmienić rząd na Ukrainie, to jest zupełnie inna sprawa. I że do tej zmiany władzy doszło i że ona się zakończyła sukcesem i że oczekiwania Putina, który liczył na to, że pełni kontroluje sytuację na Ukrainie poprzez Janukowycza i jego establishment, poprzez kontrolę resortów siłowych, nie spełniły, no to konsekwencją jest reakcja siłowa Rosji. Ale mówić o tym, że przegraliśmy Ukrainę, czy Ukraińcy mogą przegrać Ukrainę. Myśmy w zasadzie na to nie wpływali. To znaczy myśmy byli tylko psychologicznym zapleczem dla rewolucji ukraińskiej. Tak bym to określił, bo byliśmy krajem, w którym społeczeństwo jednoznacznie poparło tą rewolucję ukraińską. I poparło to, w jakim zakresie poparły władze Rzeczypospolitej. To był bardzo istotny fragment tej sytuacji, fragment gry. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie. Ukraina jako państwo miała podpisać umowę stowarzyszeniową rok temu. Parafowała ją w kwietniu ubiegłego roku i te uzgodnienia i te traktaty międzynarodowe miały zostać złamane. I Majdan i zmiana reżimu na Ukrainie uniemożliwiły zmianę już uzgodnionych traktatów międzynarodowych w Ukrainie. To by było na tyle. Dziękuję. I ostatni. Jednak proszę o konkludujące wypowiedzi panelistów. Może z próbą po prostu zmierzenia się z takim pytaniem. Przyjmijmy, że rząd polski w jakiejś swojej formie zechce prowadzić aktywną politykę wschodnią. Co byście im radzili? Jeszcze mam doradzać. Tak, więc co bym doradzała? Po pierwsze, no mnie zaszokowało to, co tutaj pan profesor powiedział, znaczy to dla mnie jest po prostu, znaczy te 6 miliardów i do tych 4, które tak nie od nas poszły, bo te 4 nie są od nas, tylko to całość, jak rozumiem, prawda?
Partnerstwa Wschodniego, a te 6 to od nas na Fundusz Stabilizacyjny. Tak, dokładnie. Więc to po prostu jest no, coś, co mnie wbija w ziemię, bo jako praktyk zdaję sobie sprawę z siły, z tak zwanej siły twoich pieniędzy. To się tak nazywa, kiedyś było takie hasło w telewizji, poznaj siłę swoich pieniędzy. Więc ja sobie zdaję sprawę z siły pieniędzy podatników i z tego, jak wiele można zrobić, już zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele można zmarnować. I ja uważam, że ja bym to doradzała, to znaczy ja bym na pewno naszemu rządowi doradzała aktywną politykę ukraińską i nie tylko, bo w tej chwili nie możemy zapomnieć, że w tej chwili do stowarzyszenia weszła Mołdawia i że weszła Gruzja do stowarzyszenia z Unią Europejską. Kolejne awantury wybuchną na pewno w Mołdawii, to już po prostu można powiedzieć, jesteśmy po prostu, można być pewnym. I jednocześnie w tak biednym kraju jak Mołdawia, to każdy ten milion złotych to jest po prostu, każdy milion dobrze wydany, to jest po prostu gigantyczna inwestycja w przyszłość. Ja tu nie chwalący się mogę to powiedzieć jednak po naszej instytucji, czyli po telewizji Bielsat, że to jak to się rozwinęło i jak to się okazało nagle, właściwie stało się największym medium białoruskim, po prostu niezależnym, jednak opiniotwórczym bardzo, co tu dużo mówić. W ramach tego, co w ogóle w tym społeczeństwie może być opiniotwórcze, no to muszę powiedzieć, że nawet mnie to trochę zaskoczyło. Okazało się, że to jest możliwe. Także ja bym na pewno to doradzała. I uważam, że na Ukrainie wydanie tych pieniędzy sensowne, tylko problem jest taki, ja to obserwuję naprawdę, z pierwszej ręki oglądam tą dyplomację obywatelską. To się tak strasznie wyrzuca pieniądze, po prostu strasznie, na kompletnie bezsensowne rzeczy. Ja oglądałam ostatnie wydatki, które były dokonane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w roku 2013, główne, które na stronie były chwalone. I to było między innymi, co to było? To była działania, tak, to była trening młodzieży z gimnazjów Ługańska w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych bez przemocy, co chyba nie udało się. I następnie było również wzmaganie świadomości co do, rozumiem, ja myślałam w pierwszym razie naiwnie, że to chodziło o oczyszczenie rzeki Saksagań, znaczy rzeki w Krzywym Rogu. Okazało się, że nie, chodzi o budzenie świadomości potrzeby oczyszczenia tejże rzeki i że w wyniku tych działań postawiono ławki, co nieco pani postawiono samemu, ale postawiły je władze miasta nad brzegiem tej całkowicie brudnej skądinąd rzeki, więc to po prostu, no to ja po prostu mi się nóż w kieszeni otwierał, jak ja to czytałam, po prostu muszę powiedzieć. I ja bardzo wierzę w dyplomację obywatelską, wierzę w te działania. Ja widzę na przykład tych młodych ludzi, którzy tu przyjeżdżają z Ukrainy. I to są po prostu, to jest inwestycja w przyszłość, słuchajcie Państwo. Ja mam pytanie w sprawie tego, czy tam będzie nacjonalizm. Może będzie, ale na pewno nie teraz. To znaczy, jeżeli tam, bo patrząc na to, co zostało nam po rewolucji Solidarności, ja bym nigdy nie powiedziała w 1981 roku, że u nas będzie tak całkowity brak poczucia aktywności społecznej, wspólnoty społecznej i tak dalej, że nastąpi takie, że każdy sobie rzepkę skrobie. Po 30 latach, jak widać, jest to możliwe. Więc co będzie za 20 lat na Ukrainie? Ja nie wiem, może tam będzie szalejący nacjonalizm w wyniku rozczarowania na przykład, albo sowietyzm. Ale w żadnym wypadku tego na pewno nie będzie w najbliższym czasie, ponieważ w tej chwili to jest niezwykle ciekawe środowisko społeczne. Po prostu tarnie, z którego my byśmy się wiele nauczyć mogli. Ja tam jeżdżę co jakiś czas i po prostu stamtąd można zaczerpnąć siły do działania, do społecznych działań tak naprawdę i umiejętności. I ci młodzi, i przywożenie tych młodych ludzi, pokazywanie im różnych rzeczy, umożliwianie im tego, co oni rzeczywiście nie są w stanie zrobić, to jest niesłychanie ważne. I moim zdaniem to, co jest szczególnie ważne i co bym też właśnie doradzała, to jest po prostu to, żeby wspomagać tych, którzy inaczej nie mogą dostać możliwości działania. No to jakby z mojej części, ja nie znam się na dalszej dyplomacji. Dziękuję bardzo. No więc co radzić polskiemu rządowi? No, ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziała Agnieszka o tym, powinien być prymat pewnego konkretu i konkretnych działań nad wielką frazeologią. Dodałbym do tego jeszcze jedno chyba, to znaczy nie pokazywać słabości. To jest bardzo zła rzecz, pokazywać słabość. A jeżeli w relacjach z takim partnerem jak Rosja, podwójnie i potrójnie,
No i teraz jest tak, no jeżeli nie chcę już w tym momencie się jakoś tam znęcać nad polityką zagraniczną wschodnią Platformy Obywatelskiej od 2007 roku, ale jeśli w pewnym momencie nastąpiła tutaj zmiana, jak głęboka, to jest odrębny temat dyskusji, i znaleźliśmy się tam, gdzie żeśmy się znaleźli, no to Boże mój, to nie wykazywać oznak panicznej rejterady z tych pozycji, które zostały zajęte, dlatego że, że coś takiego może się tam skończyć, może się skończyć wyłącznie źle, to znaczy dociśnięciem nas przez Rosję w iluś innych punktach, bo oni tak rozumują po prostu. A po pije oczywiście do rozmaitych sygnałów, które były wysyłane do słynnej ideologii Ewy Kopacz o chowaniu się w kuchni w wypadku zagrożenia, zmiana na stanowisku, niezależnie od tego, kto co sądzi o ministrze Sikorskim, to była komentowana jego zmiana w ten sposób, że teraz być może otwierane są drogi do kompromisu z Rosją, bo on był tak, stał się takim budzącym złe emocje po rosyjskiej stronie punktem. No więc moja rada byłaby taka, nie, po pierwsze, nie okazywać słabości. A jeżeli chodzi o ten nacjonalizm, to powiem w ten sposób, też znowu zgadzając się z wieloma rzeczami, które były mówione, powiem tak. Nawet wyobrażając sobie, że ten nacjonalizm na Ukrainie się pojawi i zatriumfuje, i nawet hipotetycznie wyobrażając sobie, że byłby to nacjonalizm antypolski, co jest trudno sobie wyobrazić, bo rzeczywiście nie ma już w tym momencie przedmiotu tego sporu. Ale okej, hipotetycznie wyobrażając to sobie, i nawet wyobrażając sobie, że to państwo ukraińskie rządzone przez tych nacjonalistów w jakimś sensie będzie antypolskie, to powiem tak, to i tak jest lepiej znacznie, niż gdyby Ukraina była Ukrainą putinowską. Dlatego, że lepiej, proszę Państwa, zamiast jednego potężnego, zjednoczonego wroga, mieć dwóch słabszych, a jeszcze między sobą skłóconych. Zanim odpowiem na pytanie, to jeszcze troszeczkę popatrzę, co pani Maszowska mówiła o tych pięknych projektach. To ja może opowiem o jednym, który ja pamiętam. To był projekt budowy społeczeństwa obywatelskiego w Witebsku. Chodziło o stworzenie takiego jakby programu komputerowego a la Facebook, polegającego na tym, że jeżeli pani ma dwa psy i ja mam dwa, to mieszkamy niedaleko siebie, to ten program nas połączy. Ja w poniedziałek prowadzę pani psy, a pani we wtorek moje, i w ten sposób nawiążemy pomiędzy sobą więzi i docelowo, jak rozumiem, Aleksander Łukaszenka upadnie dzięki temu. I to był projekt za jakąś strasznie grube pieniądze. Ja go miałem zaopiniować i napisałem, że jest idiotyczny. A potem się okazało, że to zrobił jakiś NGO, którego szef jest kimś ważnym. I okropnie podpadłem w Warszawie. Natomiast na Bielsa wtedy oczywiście pieniędzy nie było, no bo po co, prawda? Więc tak to wygląda. I jeszcze jedna rzecz a propos tego, co pan dr Żurawski mówił o tym, że nie ma jednolitej polityki konkretnych państw. To ja się zgadzam, że nie ma jednolitej, jeżeli patrzeć na dwudziestolecie, ale jeżeli patrzeć na tu i teraz, konkretny moment, to ona zawsze jest. I to już różni te państwa od nas. Bo ja jestem w stanie zidentyfikować politykę Niemiec, przynajmniej dzisiejszą. Ja rozumiem, że ona się różni od polityki sprzed jakiegoś tam czasu. Natomiast ja mam pewien problem z zidentyfikowaniem dość często polskiej polityki, bo to zależy, z którym ministrem rozmawiam. I to już nawet nie chodzi o to, czy PO, czy PiS, ale to już nawet tylko to, czy PO, czy PSL. I w ramach PO też jeszcze. I to jest dopiero dramat. Więc odpowiadając na pytanie, co bym radził, to jest bardzo fajne, bo także tak nikt na to nie zwrócił uwagi, więc mogę mówić, co mi się, że mnie podoba. Po pierwsze, to bym powiedział, bo nam umknął jeden wątek, mianowicie, że nam coś zagraża. My mówimy o Ukrainie, my mówimy słusznie o Mołdawii. I mam wrażenie, że tak. Czy nam zagrażają zielone ludziki? Myślę, że nie, to nie jest taki, prawda, immediate danger, że to za moment, ale możliwe.
Natomiast wiem z rozmów, które odbyłem, że w ścisłym kierownictwie państwa nie ma pewności, czy aby zielone ludziki to jest maksimum tego, co nam zagraża. Ja generalnie uważam, że perspektywa wojny europejskiej, o której niektórzy, tam, no, szczególnie dziennikarze, tam trochę mniej poważni zaczęli mówić, to raczej jest taka rosyjska wrzutka, bo chodzi o to, że jeżeli my dojdziemy do wniosku, że Władimir Putin oszalał, no to natychmiast musimy ustąpić, no bo skoro on prawda, oszalał, no to jest niebezpieczne, więc ja raczej uważam, że jest racjonalnie myślącym człowiekiem, ergo możemy zaplanować nasze działania w stosunku do niego. Tym niemniej zagrożenie jest. Natomiast jedna rzecz mnie zaskoczyła, kiedy usłyszałem właśnie z takiego dobrego źródła, ale proszę wybaczyć, nie będę go identyfikował, że rozważa się, czy te zielone ludziki to jest maksymum, to jest ten najgorszy scenariusz, bo to jakby brzmiało, to było takie sformułowanie tego zagrożenia dalej idące niż to, które ja zakładałem. No i w tym momencie jakby zaskoczyło mnie taki luz. To znaczy, no bo skoro na poziomie identyfikacji zagrożenia nie jesteśmy pewni, czy to jest na pewno tak, że państwa bałtyckie, a dopiero później my, czy nie jest tak, że my, a państw bałtyckich to wtedy nawet nie trzeba ruszać, bo one automatycznie wtedy się ułożą już, no bo będą, bo przecież jeżeli by sobie dano radę z nami, no to wtedy już państwa bałtyckie wiadomo, że nie podskoczą. No więc ja się zastanawiam, co się stało w ciągu ostatnich 8 miesięcy i w czym Polska jest lepiej przygotowana w sensie politycznym, w sensie organizacyjnym, w sensie militarnym od tego, co mieliśmy 8 miesięcy temu. Mam wątpliwości, czy tutaj nastąpił jakiś taki kopernikański przełom, a spodziewałbym się kopernikańskiego przełomu. Albo w każdym razie spodziewałbym się czegokolwiek. Nie ma też żadnego konsensusu, nawet minimalnego. Ja muszę powiedzieć, że mam zabawne doświadczenie, bo uczestniczę w panelach dyskusyjnych w środowiskach kojarzonych z prawicą i czasami jestem zapraszany na panele dyskusyjne środowisk kojarzonych nie z lewicą, czy z młodą lewicą, to jest, jak rozumiem, ten panel, w którym dzisiaj mam przyjemność uczestniczyć, ale powiedzmy no, z takim mainstreamem. I ja nigdy nie spotykam tych samych ludzi na tych imprezach. Po prostu to nie ma szans. To są po prostu dwa różne kręgi towarzyskie. Jak się jest ekspertem na jednym, to nie jest już się ekspertem na drugim. Koniec, szluz. Nie ma szans. Więc ja bym powiedział, że jeżeli polska elita, ale nie elita władzy, to teraz już mam na myśli elitę polityczną, nie dojrzeje do tego, żeby jednak Polska się tym, chociaż w czymś była podobna do Niemiec, czy do Wielkiej Brytanii, gdzie my wiemy, że istnieją różnice pomiędzy SPD a CDU, na przykład w polityce wschodniej, tak? Tylko to, co my wiemy, to czasami wicekanclerz powie coś lekko innego niż kanclerz Merkel, tak? Ale to jest to, co my słyszymy, to jest tyle, a jest tyle, prawda? A u nas jakby ta różnica jest dużo większa. Ja bym powiedział, że to jest, no nie chcę powiedzieć, że larum grają, ale no jesteśmy blisko. Druga rzecz, którą bym radził, to bym radził jednak potraktować politykę zagraniczną jako grę. Konkretnie, żeby powiedzieć, co mam na myśli. No, w wypadku Białorusi jest tak, że my zawsze jesteśmy, jak jest zaostrzenie, bo to jest taka sinusoida, prawda, z Białorusią od 20 lat. Ona te różne ma to rozciągnięcie w czasie, tak? Otóż my zawsze jesteśmy pierwsi do zaostrzania i ostatni do dogadywania się. No to powinno być na odwrót, jak się ma granicę wspólną. Więc powiedziałbym tak, że żeby to nie było tak, że Rosjanie mają zawsze 10 scenariuszy, my mamy jeden i to jeszcze marnie zrealizowany. Powiedziałbym, że należałoby być na serio. Wiecie Państwo, ja niechętnie ruszam ten temat, bo sam kiedyś pracowałem w MSZ-cie i nie odszedłem z niego z własnej woli. Ale jeżeli ja widzę, że Rosjanie mają 10 wiceministrów spraw zagranicznych, z których 9 było 3 razy ambasadorami, a jeden ten taki najsłabszy,
tylko dwa razy, ale za to był zastępcą sekretarza generalnego ONZ dodatkowo. A my mamy 7 wiceministrów i tylko jeden był ambasadorem, a 2 osoby to były na jakiejś jednej placówce tam bodaj 3 lata. No to po prostu jak się takie dwa zespoły po dwóch stronach ustawi, no to wynik jest oczywisty i nikt mi nie wmówi, że to jest jakiś postkomunistyczny apel, który ja właśnie wygłosiłem, bo na Boga my 25 lat mamy od PRL-u i mamy dyplomatów, jeżeli nie chcemy PRL-owskich, chociaż uważam, że wśród nich też są ludzie, którzy wiele potrafią, którzy nadawaliby się, tak? To jest zresztą kwestia tego, czy w MSZ-cie, tak jak część osób na prawicy chce rządzić korporacja Geremka. Nie rządzi korporacja Geremka, rządzi korporacja Radosława Sikorskiego. Są dwie różne korporacje, tak? Powiedziałbym, że zaplecze eksperckie należałoby stworzyć. Ja już nie mówię o tym, żeby to zaplecze eksperckie nie było, że jeden think tanki prorządowe zajmują się uzasadnianiem, że rząd ma rację, bo nie od tego są think tanki. I szefem konkretnie Ośrodka Studiów Wschodnich jest dżentelmen, który nigdy nie był na wschodzie, a szefami think tanków na zachodzie są ludzie, którzy mają po 65 lat i z moją siwizną to ja mógłbym tam być jakimś średniej rangi pracownikiem, ale trzeba być albo całkowicie siwym, albo całkowicie łysym. Parkinson jest też do mile widziany, tak? I trzeba mieć 30 lat w Departamencie Stanu i w CIA. I to jest ta różnica, no po prostu my gramy w różnych ligach, no po prostu, no. Powiedziałbym, że należałoby w końcu stwierdzić, od czego mamy służby specjalne. Dlatego, że służby specjalne, jeśli w PRL-u były dodatkiem, to znaczy jest, tak się mówi, że ma nadmierna rola w MSZ-cie, no to mam czasami wrażenie, że w tej chwili MSZ jest dodatkiem do służb. I tak naprawdę to ustalmy, od czego one są, tak? Czy one są od pisania tego, co przeczytały w gazetach, czy może jednak są od szpiegowania, tak? No, jak, bo najwyraźniej nie najlepiej z tym u nas, zważywszy na to, jak nas bardzo zdziwiło działania Rosji. Ja bym radził, żeby... Przepraszam, rozgadałem się, mogę jeszcze pół minuty? Ja bym z mojego takiego osobistego doświadczenia, Państwu powiem, ja kiedyś zostałem wysłany do rosyjskiego MSZ-u, żeby tam jedną sprawę omówić. Ja tak długo mówiłem, po czym ten dyrektor Departamentu Rosyjskiego mówi, ja tam nie miałem się do tego pojęcia, o czym się dogadał, prawda? Minister Sikorski z Ławrowem. Okazało się, że ja omawiałem coś, co już dawno było umówione, tylko że w naszej notatce, nasza notatka z rozmów ministrów miała 3 strony, ich miała 40. Po prostu u nas jednej osobie na wysokim stanowisku się nie chciało zanotować, no bo przecież u nas nie po to się jest dyrektorem albo ambasadorem, żeby notatkę robić, no to przecież nie o to chodzi, prawda? Natomiast też miałem kiedyś porównanie notatki polskiej, znaczy programu polskiego z szyfrogramem zaprzyjaźnionego państwa Unii Europejskiej, nie zidentyfikuję. Rzecz polega na tym, że miałem zbriefować ambasadorów Unii Europejskiej z tego, co Polska proponuje w sprawie Białorusi, tylko się okazało, że nic w polskim MSZ-cie nie wie, cośmy zaproponowali w Brukseli, bo nikt notatek nie zrobił. No i wyszło na to, że ja wyjdę na... znaczy nie ja, że Polska się ośmieszy, w związku z tym poszedłem do zaprzyjaźnionego ambasadora. No on mi dał do przeczytania swój szyfrogram. I na podstawie tego szyfrogramu, i na końcu tego szyfrogramu, to była taka zagięta kartka, spytałem, czy mogę przerzucić, on mówi, że mogę. A tam było napisane, że polskie propozycje mają charakter czysto PR-owy, nie należy się nimi przejmować, należy je oficjalnie poprzeć i poczekać, aż Polacy o nich zapomną. Następnie ambasadorom unijnym powiedziałem, jakie są polskie propozycje, a ów ambasador w tym momencie powiedział, że jego kraj w pełni popiera polskie propozycje i się mnie uśmiechnął. A ja miałem wrażenie, że po prostu spadnę z krzesła zdarzenia. No i to, no, wiecie Państwo, my możemy wymyślić świetną politykę, natomiast jeżeli my jesteśmy całkowitymi amatorami, jakimiś harcerzykami na etapie realizacji, przepraszam, że o tym tyle mówię, ale ja po prostu mam takie wrażenie, że my nam czasami umyka, że my jakby najpierw się nauczmy chodzić, a później biegać albo pływać, tak? No my na razie jesteśmy na etapie takiego jakby
tak jak to marszałek Piłsudski powiedział, że udaje człowieka, prawda? Tak niestety czasami wygląda. I ostatni wątek. Ja bym jeszcze zasugerował, żeby poza politykami, którzy, no, wartałoby, żeby troszeczkę na serio na to spojrzeli, to żeby jednak też dziennikarze na to na serio spojrzeli. I nie mam na myśli pani redaktor Lomaszewskiej ani Biełsatu, żeby to było stuprocentowo jasne. Natomiast po prostu uważam, że część mediów odgrywa niestety negatywną rolę w polskiej polityce zagranicznej, dlatego że traktuje to jako taki fajny temat do robienia sensacji. Oczywiście politycy są równie mądrzy, w związku z tym się do tego podłączają. I to jest taki przepraszam, zapomniałem, że ty też jesteś dziennikarzem. Nie mam na myśli Piotra Skwiecińskiego, którego wzrok na sobie poczułem, ale my się chyba, mogę powiedzieć, przyjaźni. Zastanawiałem się, do czego pijesz, tak? Rozpaczliwie szukałem tegoś pachnie. Nie, przepraszam. Po prostu ty siedzisz nisko, a pani Radka Rzymaszewska wysoko. Nie, więc oczywiście, przepraszam za to. Więc powiedziałbym tak, że jeżeli by tych podstawowych spraw nie opanujemy, był anegdot na temat wpadek, ja już nie mówię o wysyłaniu pitów białoruskiej opozycji i innych tego rodzaju historii, to wiecie państwo, to ja po prostu, prawdę powiedziawszy, gdybym miał, noszę się czasami z takim zamiarem, albo w każdym razie będę mówił, że się noszę z takim zamiarem, gdybym ja napisał, co ja widziałem, to prawdę powiedziawszy, no tak po prostu, tak to się nie nadaje do opisania po prostu. To może teraz bym się tej napisał.